Szanowny przyjaciele, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochani, już jestem po dwóch dniach warsztatu. Te dni minęły tak szybko, bez względu na to, że ja prowadziłam, ale to tak błyskawicznie. Była cudowna, przecudowna grupa, bardzo mi cieszy, że coraz więcej osób chce zmienić swoje życie. Przez zmiany swojej świadomości. Bardzo mnie cieszy, że przychodzi na warsztaty starsza młodzież. Nie patrzę na swój wiek, tylko przychodzą po To coś niesamowitego, bo była ileś osób starszej młodzieży, ja tak mówię, i była zupełnie młodzież, więc yy, Rozbieżność wiekowa była duża, z różnych zakątków, Polski, jak również z granicę. Ja wszystkim dziękuję za zaufanie tej mojej grupie. Naprawdę była cudowna grupa, naprawdę. Także ja jestem bardzo zadowolona. Jak zawsze daję siebie wszystko, jak zawsze dzielę się wszystkim. Także, po prostu ta wdzięczność po warsztatach daje mi naprawdę ogromną radość i wiem, że ta praca nie jest na próżne, Chociaż energetycznie duże kosztuje, ale warta. I nie odbyło się bez cudów na tych warsztatach, ale to już. Wiedzą o tym oczarnicy tych, tych warsztatów. Chcę Wam powiedzieć, że prawdopodobnie, jeżeli będzie grupa, będą dodatkowe warsztaty w Warszawie 27-28 sierpnia. Będzie informacja na stronie, kto organizuje te warsztaty. Jak ma być grupa, to będzie. A następne warsztaty w Subudce y, odbędą się w październiku. Już jest połowa grupy, bo jest ograniczona liczba, gdzie może zmieścić się do tej sali. Połowa grupy już jest. Ja dam informacje pod filmem, dam informacje na stronie. Także kto będzie zainteresowany. Zapraszam serdecznie. Kto poczuje impuls, tak, ja potrzebuję, ja mam tam być, zapraszam. A dzisiaj ja dam, jak zawsze, cudowny przekaz od Archanioła Gabriela. Życzliwość dla siebie to miłość w działaniu. Wielu osób od lat Zaprzecza lub opiera się własnej prawdzie. Obecność w sobie stwarza przestrzeń do ponownego rozpoznania siebie. Obecność w sobie pozwala dostroić się do siebie i swoich prawdziwych potrzeb. Dzięki temu będziesz mógł czuć się i szanować znacznie bardziej subtelne energie, i nie będziesz już musiał tworzyć ekstremalnych sytuacji w swoim życiu, aby zwrócić na siebie uwagę. Twoje życie naturalnie stanie się o wiele spokojniejsze i bardziej usatysfakcjonowane, gdy będziesz płynąć spokojnymi falami swoich prawdziwych preferencji i postępować zgodnie z łagodnymi wskazówkami swojej duszy. To pozwoli Ci działać jako świadomy i upoważniony ekspert. Który może oświetlić drogę do Twojej wyższej ekspresji życiowej? Czy zauważyłeś, że wiele osób myśli o miłości jako ograniczonym towarze, ale nigdy nie myśli tak o dobrocie? Możesz też pomyśleć, że miłość jest trudna, że trudno ją znaleźć, że wymaga dużo pracy itd. z wielu ograniczonych przekonań. Które ludzie wypracowali na temat doświadczenia miłości, ale nigdy nie czujesz się w ten sposób w odniesieniu do dobroci. Znowu mówimy: dobroć to miłość w działaniu. Tak jak dobroć jest wyborem, który jest zawsze dostępny dla ciebie, tak samo jest z miłością. Obo są nieograniczonymi zasobami, które możesz wybierać. ли разы или хцеш. А выбор, которого кольвик из них, принесет тебе радость, потому что твоя душа всегда тешится, что вы используешь оказии, чтобы показать себя в правдивой форме, что само в себе творит пенькный стан выравнения. Вели ошвенцованных людей есть для себя очень суровых и вежи, что не кохаем достаточно дуже, aby coś zmienić. Jeśli zaczniesz akceptować wiele aktów dobroci, które robisz naturalnie, zobaczysz, że jesteś o wiele bardziej kochającą osobą, niż myślisz. I zapewniam cię, że każdy akt dobroci ma głębokie znaczenie zarówno dla ciebie, jak i dla ludzkości. Nawet jeśli jest tak łatwa, przejść przez mrówkę na chodniku, każdy akt dobroci polega na uznaniu tego, kim naprawdę jesteś i świadomej decyzji o byciu miłością. Więc jeśli uważasz, że miłość jest trudna, ociążliwa lub przerażająca, zdecydowanie zalecamy skupienie się na dobroci, która pozwoli Ci poczuć się jak miłość w sposób, który będzie dla Ciebie znacznie łatwiejszy do zaakceptowania. Wielu z was miało okresy odosobnienia, ale czy byliście naprawdę obecni za sobą? Możesz być sam i być całkowicie rozproszony. Możesz być w tłumie i być w pewnie obecnym za sobą. Obecność jest po prostu przestrzeniem głębokiego połączenia i akceptacji siebie takim, jakim jesteś. Czy byłeś w prawdziwej akceptacji tego, kim naprawdę jesteś? Czy możesz po prostu być sobą bez konieczności dostosowania czegoś w sobie? Czy medytujesz w celu uznania pewnie tego, kim jesteś, czy w celu ucieczki od siebie i swojego życia? Pewna obecność ze sobą jest niezwykle świętą i uzdrawiającą przeszczeniem. To nie musi być długi okres. Nawet krótkie chwile prawdziwej obecności z samym sobą są tak potężne i wzruszające, jak każde inne połączenie z wyższą istotą. Jest to uzdrawiająca i transformująca przestrzeń, ponieważ uzdrawia poczucie oddzielenia, którego doświadczasz, gdy tęsknisz za wyższą wibracją domu, gdzie jesteś widzialny, akceptowany, i kochany takim, jakim jesteś. Pozwalacie być zarówno kochanym, jak i kochającym, i jest to naprawdę potężne przeżycie. Możesz być zaskoczony, gdy powiemy Ci, że jedną z rzeczy, których najbardziej pragniesz, jest Twoja własna obecność. Twoja obecność jest kluczowym filarem procesu miłości własnej. Kiedy ostatni raz poświęciłeś czas, aby po prostu pobyć ze sobą, czy możesz podjąć święte zobowiązanie, aby zacząć to robić? Decyzja o byciu ze sobą bez strachu, oporu, osądu lub krytyki jest pierwszym krokiem w kierunku większej świadomości siebie. To właśnie z tej przestrzeni samoświadomości świadomości możesz zacząć zarządzać swoim życiem. W znacznie bardziej satysfakcjonujący sposób, ponieważ naprawdę poznasz siebie i stamtąd rozpoznasz swoje odpowiedniki i najwyższe postanowienia. Taki dzisiejszy przekaz od Archaniela Gabriela. Ja się uśmiecham, bo w ogóle tyle ptaków w ogóle nie reagują na mnie. Coś niesamowitego. Tak blisko podchodzą, bo jestem na zewnątrz teraz. Moje kochanie, chciałam jeszcze powiedzieć Wam, że ta zwrotna informacja od uczestników warsztatów po prostu trzyma mnie, tak powiem, na powierzchnię. W jaki sposób, bo ileś osób powiedziało, jak pomagają przekazy w życiu, kto stosuje te energie i praktyki. I jeszcze raz bardzo dziękuję za taką informację. Jak również dziękuję tym osobom, które do mnie dzwonią lub piszą. Szkoda, że kiedy daję film i pisze praktykę, naprawdę niewielu osób wchodzi. To potwierdza to, że nie zainteresowanie zmianą siebie. Szukałem innych informacji, ale kto potrzebuje, ten naprawdę z tego korzysta i naprawdę to wszystko działa. Ja dziękuję Wam za wszystko, dziękuję za obecność na moim kanale i proszę, z kim rezonują te przekazy, dzielcie się ze swoimi bliskimi, znajomymi, stawiajcie lajk, like. to pomaga rozpowszechniać taką informację. Dziękuję Wam, z Wami była Irina.